Siemanko, Grecha, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnego odcinka Laboratorium Hearthstone. Tym razem jest to 8 odcinek i bardzo ciekawy, bowiem jest tutaj już na starcie dla was informacja. Możecie wziąć udział w tym nagraniu również wy. Zapraszam was do komentowania pod tym filmikiem z tekstem subuję twój kanał AgraVayne. Więc jak to napiszesz, to tylko w taki sposób AgraVayne subuje twój kanał. Oczywiście zasubuj ten kanał. W taki sposób będę losował dwie osoby. Bez żadnych przekonywań i tak dalej, tak jak to było w przyszłym odcinku numer 3. Teraz wystarczy tylko napisać to zdanie i skomentować, będąc subskrybentem. Wtedy bierzecie udział w losowaniu. No i co? Jesteśmy teraz w kolekcji mojego subskrybenta Hylogenesiego. Cześć, siemanko Jarku. Cześć, cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, tutaj tło jest takie dosyć rozmazane, bo jesteśmy w trakcie eventu halloweenowego. No i to jest bardzo ciekawy odcinek, bowiem Hylogenesi jest świeżym graczem w Hearthstone. 4 miesiące temu zaczął swoją przygodę. Zgadza się, Jarku? Zgadza się. Cztery miesiące temu, okej. Okay. Widać też po koncie, że dużo było grane łowcą. Pamiętam, jak się cieszyłeś, że wbiłeś 60 level. Gratulacje. Wiemy że też, że Hylogenesi dokupował parę paczek. Tak gdzieś pi razy oko, ile otworzyłeś paczek na tym koncie? Około 300 chyba. Około jakoś 300. Tak. No więc zobaczcie, tak? Są ludzie, którzy są pracujący, tak? Chcą też pograć w HS-a, nie chcą odstawać od topki, trochę hajsów wyłożą, kupią sobie paczki i później poogarniają konto i teraz będziemy się tym ogarnianiem konta zajmowali. No to w takim razie moje pytanie dotyczące najwyższej rangi chyba jest nie na miejscu, ale pewnie wbiłeś piątą rangę, czy nie? Nie, piątej mi się nie udało wbić, najwyższa to była siódma. Siódma. W drugim miesiącu okay. mojej gry. Jaką klasą najbardziej lubisz grać? Łowca? No to jak widać łowca i druid właśnie, fajnie mi się gra i szamanem też dosyć przyjemnie. Dobra. A jeżeli miałbym cię zapytać o to, czy jesteś bardziej graczem midrange, control czy agro, to co byś odpowiedział? Wolę agro. Wolisz agro. Troszeczkę mi ciebie przerywa, mam nadzieję, że zaraz przestanie. Okej, no to jeżeli jesteś bardziej agro playerem, to będę miał to na myśli, ale jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, chciałbyś złożyć Exodia Maga, więc trochę nie pasuje. No nie bardzo. Jesteś Jade Druidem, no nie? Więc dobra, zobaczmy. Pokaż mi na razie swoją kolekcję. I też prawdopodobnie ten odcinek tak się złoży, że nie będziemy tworzyć mu jednego deku, tylko ogarniemy kolekcję i poszukamy gdzieś dustu i potworzymy deki, które z tych kart, które mogą powalczyć w walce o piątą rangę, a może nawet i legendę, jeżeli Hylogenesi będzie o czas. No dobra, to wejdźmy w takim razie, Jarku, w legendarne karty. Pokaż legendarne karty, bo tutaj rzeczywiście od tego powinniśmy zacząć. Legendarna. Jest i Fandral, ładnie, spoko, dalej. Wszystko grywalne, nic tu nie będziemy ruszać. Kolejny Rexar, pewnie tworzony, co? Tak, tworzony. Dalej. Lyra. Tworzona czy otworzona? Otworzona. Paczuszka. Paczuszka, spoko. No i lecimy dalej. Tral, fajnie, do Evolve Shamana. Akurat też stworzony. Też stworzony, dobrze. I na końcu jest kaprawe oczko i jaja. Czyli to są takie legendy, które docelowo powinny znajdować się w każdym z deków, mojej mili. O co chodzi? Gracie agro, musicie mieć patchesa. To jest po prostu must have w obecnych czasach. Większość agresywnych deków gra tego pirata. Gracie Jade'em, gracie midrange'owe konstrukcje, musi być Aya. To są dwie takie uniwersalne legendy, które można tworzyć. Kiedyś to był taki Ragnaros. Więc bardzo fajnie, cieszę się, że masz ogarniętą tą kolekcję. Pokaż mi epickie karty. Może tam znajdziemy jakiś daścik jeszcze dodatkowy u ciebie. Bo widzę, że ty masz bardzo taką skrupulatnie prowadzoną kolekcję, no nie? Znaczy ostatnio po tych twoich właśnie laboratoriach starałem się to mniej więcej ogarnąć, żeby na było bieżąco, w porządku. No. Tak, oczywiście tak. Sam sobie pod sobą dołki kopię, nie będę miał z kim nagrywać tych laboratoriów. Chyba, że się zasięgi zwiększą, ale rzeczywiście mnóstwo osób podpowiada, że oj Agra, super, dzięki, znalazłem 3,5 tysiąca pyłu, nawet nie wiedziałem, że może tak to wyglądać i tak dalej, więc Hylogenesi jest jednym z tych graczy, z tych widzów, którzy właśnie też sobie już tutaj pomagają. No mam to dwie grywalne karty do Agro i do Jade. Da. Spójrzmy dalej. Naginaczka Zaklęć to jest karta, którą możesz śmiało spółować. Ona nie gra obecnie w żadnej konstrukcji.
Jest jedna wersja właśnie tego sekreta, co ty miałeś, która była grywalna z 4, nie wiem, to przesadzam, 8 miesięcy temu. Przejdźmy dalej. I ta wersja była taka, że ona, ta naginaczka była potrzebna do kontrowania Spike Rabbit Steedów, no ale obecnie paladynów dużo nie ma. Wizję cieni i mikstura spoko. Do tego sekretu nawet tam nie potrzeba było tej naginaczki, więc lajcik. Gorzkowodna hydra, jejku, nawet nie wiedziałem, że w polskiej wersji tak się to nazywa. No dobra, to są wszystkie epiki, tak? Tak, to są wszystkie epiki. Dobra, wydaje mi się, że zbyt dużo erek u Ciebie nie znajdziemy, ale spróbujmy. Wpisz rzadka, proszę. Chyba tak się pisze w tym. Tak, rzadka, dokładnie. W polskiej wersji, nie? O, troszeczkę mi laguje, ale wiemy. Dobra, okej. Okay. Pościu, zrazu wszystko jest, Druid Karolu, tak samo, też chyba jakimś agrodruidem grasz, czy jesteś ten, tak, czy jesteś wychowany na moim kanale w nienawiści do agrodruida? Nie no, jak najbardziej można grać tym deckiem, szczególnie w obecnej wersji już nie jest taki drainlessowy jak był wcześniej. Wydaje mi się, że po prostu agro token obecnie troszeczkę lepiej działa i troszkę więcej trzeba myśleć niż tylko dobrać dobrą rękę i rzucać w on cure wszystkie czary. Bo są wersje z Ultimate Infestation, grasz taką? Nie, gram właśnie bez Ultimate. Dobra, to zaraz zobaczymy. Przemień dalej, zobaczmy, czy w rzadkich jakichś dorwiemy jeszcze jakiś daścik u Ciebie. Flara w jednej sztuce może zostać, w prawo. Flara czasami jest grywalna w jednej sztuce u Hunterów, możecie jak najbardziej tutaj nie szukać dustu na siłę. Ta upiorna przywoływaczka grała kiedyś w Exodii. Na razie zostawimy ją oczywiście, ale te 2-6 za 4 mana już obecnie jest wypierane. Więc tutaj jest jakieś tam 40 dustu, jak na siłę będziemy potrzebowali. Przewin dalej. Ale pierwsze pytanie Jarka przed nagrywką było, jedno z pierwszych pytań było, czy mam dokupić paczki? Czy mam dokupić paczki na nagrywkę? Powiem wam tak, jeżeli nie potrzebujecie rzeczywiście tego dustu, to śmiało oczywiście. Jeżeli potrzebujecie tego dustu, to śmiało oczywiście paczki są jak najbardziej skazane, jeżeli was na to stać. Ale bawcie się też free to play. Teraz są świetne arenki jeszcze. Rozgrywane dużo też daje nam sam Blizzard, więc nie tylko potrzebujecie wykładać kartę kredytową, żeby przyspieszać produkcję budowania swojej kolekcji. No, przewin dalej. To wszystko grywalne, w prawo. A tempo Łotrem nie grałeś? Nie podoba mi się w ogóle ta konstrukcja. Okej, okay. No, jest to deck rzeczywiście taki dosyć one trick pony pod tego KLSF-a. No tutaj widzę dużo dobrych kart do szamana, większość grających w Evolve, jeżeli nie wszystkie. Dalej no, w prawo. O, ich Rodzenes masz to tak pięknie posprzątane w tej kolekcji. Widać, że 7 odcinków Laboratorium Hearthstone za tobą. Dobra, przejdźmy tak. Dalej. Okej. Tutaj też wszystko ładnie, w porządku, tak jak być powinno. Nie potrzeba nic dłubać. No dobra, powiem Ci szczerze, że poza tym oczywiście spaleniem naginaczki zaklęć, która no raz może być, raz może nie być, no w obecnych konstrukcjach według mnie to jest sata slota sekretnego, masz bardzo ładnie ogarniętą całą tą kolekcję, więc za dużo nie będziemy nic tutaj szukali. Oczywiście do Exodii, którą teraz wyświetlam, widzą ty tego nie widzisz. Do Exodii, którą planowalibyśmy stworzyć, potrzebowałby Hylo Genezji Archmage Antonidasa, Questa i Babylink Booków, z tego co oglądaliśmy. Primordial Glyphy masz? Tak, są dwa. Okej, więc możesz sobie tak w pamięci, jeżeli chciałbyś bardzo grać tym deckiem, to można by było do tej Exodii rzeczywiście tutaj dorzucić 3600 dustu, nie teraz, 1600 3400, bo jeszcze Babylon Booki po 100 i możesz sobie Exodię tworzyć, tak mi się wydaje, że tutaj nic więcej Ci nie potrzeba. A Simulacrum masz w jednej sztuce? Też nie mam, już nie mam. A, no to właśnie, no to Simulacrum jeszcze dodatkowo 400, czyli jak będziesz miał jakieś 4 koła dustu, to możesz sobie Exodię zrobić. Jednak, ja uważam, że Exodia to nie jest dla Ciebie. Z tego co opisywałeś, jeżeli grasz agro, jeżeli grasz midrange, to nie polecam graczom, którzy mają takie zapędy, szczególnie nowym kontom, tworzenie decków heavy kontrolnych. Są na to dwa powody, moi mili. Jeden z nich to to, że takie deki grają długo. Nie nafarmicie dużo golda, nie zrobicie questa, nie zrobicie 100 golda w ciągu jednego dnia, jeżeli będziecie grali bardzo długo i jesteście nowymi graczami, nie wkręcacie się super w Hearthstone'a i nie macie kupę czasu.
Więc polecam nowym graczom grać bardziej midrange'owymi agro deckami. No chyba, że jesteście heavy control, no to wtedy starajcie się w miarę takie kontrole, które są topowe. Exodia obecnie topowa nie jest. To jest deck tier 2. Tier 1 kontrolnym topowym deckiem to jest w obecnym czasie, mamy październik 2017 roku, praktycznie końcówka tego października, to jest Highlander Priest. U Ciebie oczywiście Highlander Priesta nie stworzymy, bo mamy tylko Lyre, tak? Dobrze pamiętam, Jarku? Tak, tak. Niestety brakuje wielu kart. Ale tak jak wspomniałem, jesteś midrange'owym graczem, więc skupmy się teraz na tym, żebyśmy midrange agro deki Tobie ogarnęli. Mhm. Wiem, że przed tą nagrywką stworzyłeś sobie tego Dragona Priestowego. To jest taki deck bardziej podchodzący pod tempo / midrange. Pokaż go proszę. To jest deck tier 2. Ale coraz lepiej teraz ten Dragon sobie radzi. I to jest decklista, która skąd pochodzi? Z Herd PWN-a. Stworzyłem go wczoraj dokładnie. Tak pograłem około 30 gier w sumie. Z Herd PWN-a, ale z jakiejś. Od jakiegoś gracza, który tam miał sens stworzyć tego tak, że nie wiem, że jakieś osiągnięcia miał, tak? Z tym deckiem. Tak, tak, ktoś tam miał rangę drugą. Pamiętajcie, nad Herd PWN-ie nie są najlepsze deki. Najlepiej korzystać z hearthstonetopdecks.com. Tam są deki pochodzące od progamerów, sprawdzone. Ale ten Dragon też jest jak najbardziej spokojny, można tanio go złożyć, tym bardziej, że ty masz tą Lyrę jako jedyną legendę, która jest w tym deku, no nie? No więc całkiem spoko deck, do niego tutaj nic do zarzucenia nie mam. Można by było ewentualnie pokusić się tutaj o dorzucenie jakiejś większej ilości czarów, ale ten Kapłan Uczty, Priest of the Feast w jednej sztuce, no... Może chłopak podziałać, więc też fajny deczek, tani do zrobienia. Pokaż mi jeszcze proszę deck, którego bardzo rzadko u mnie będziecie widzieli, praktycznie nigdy, ale na laboratorium Hearthstone sobie na to pozwolę, bo wiem, że dużo ludzi, tak, dobrze Claude Jensen zmierza, dużo ludzi też tego pyłu nie ma, jest to skuteczny deck. Mamy tu na myśli oczywiście Agro Tokena. To jest deck, którego ja osobiście nie za bardzo lubię i nie polecam każdemu, żeby od niego zaczynał przygodę z HS-em. Jednak w obecnej wersji, tej, którą teraz pokazuję Hylogenesis, no jest bardzo skuteczny. Na szczęście wypadł już z tieru pierwszego postacie Innervate'ów. Jednak są wersje, w których gra się Ultimate Infestation i Rampę. Ja wtedy taki deck lubię i takim też grałem. Jednak jest troszeczkę mniej stabilny, tak? Więc to jest też tani deck. W tej konstrukcji, którą ty masz, widzę, że grasz dwa pingwinki. Tak, dwa pingwinki. No jak się sprawdza? Bardzo fajnie, bo wychodzi taka sytuacja, że na przykład w pierwszej turze zagrywam korsarza i dwa pingwinki, a w drugiej turze na przykład zagrywam znak lotosu i sobie pingwinki 2-2, więc 0, 2-2, stronnik bardzo mocny. No spoko, ale nie masz już ręki, nie? Wtedy modlisz się o top decki na piątą turę, no nie? Żywej many czy gorzkowodnej hydry. No na przykład. No więc to jest taki deck. To jest niestety taki deck, że po prostu wszystko na jedną kawę na ławę i ciśniemy, no nie? Ja na przykład wolałbym wersję bez pingwinków. Wolałbym wersję bez też jednej sztuki swipa. W taką wersję, w której mamy dwa Ultimate Infestation, jakiegoś tam jednego Bonemera i dwie rampy te zatrzymana takie, które dają ci tyle kryształków many, ile masz stronników w stole, no nie? Więc też taką wersją grałem. Ona się średnio sprawdzała. Ale jak najbardziej, jeżeli chcecie szybkie i tanie deki. Oj, Agra, co ty mówisz? To polecam Agro Tokena. Więc to jest rzeczywiście dek szybki do stworzenia. Też można bez tych epików w postaci hydry i żywej many. Znaczy, nie można sobie poradzić, tak? Więc to są jedyne koszty, które musicie ponieść do takiego deku. Okej, pokaż mi jeszcze Midrange Huntera. Zerknę na niego, w jakiej wersji teraz grasz. Więc tutaj nie będziemy tworzyli deku Hylogenesis. On ma bardzo ładnie posprzątaną kolekcję. Po prostu zobaczymy, jakie tutaj obecnie deki gra i postaram się mu pomóc coś w kategorii złożenia maga, którego zostawiam na koniec, bo tam właśnie sekretnego, tak zwanego tempo maga u Hylogenesis sobie stworzymy wspólnie. No a tutaj już widzę parę błędów. To jest błąd tak zwanych początkujących karciarzy. Już tłumaczę. Deki w HS-ie mają 30 kart. Najczęściej, jeżeli gracie wszystkiego po dwie sztuki, no to jest w takim razie 15 kart w tym deku, tak? No i załóżcie, że 3 czy 4 karty potrzebują siebie wzajemnie do tak zwanej synergii, do tego, żeby razem występować, żeby coś razem robić i być skutecznymi.
Co za tym idzie, te karty dobrze by było, żeby były w minimum liczbie sztuk dwie w waszym deku, więc nie, starajcie się do deku nie wrzucać pojedynczych kart, tak? Tutaj widać perlistą arę, tropienia, znak łowcy, flara. No szczerze, wszystko byś chciał mieć w tym deku, a tak naprawdę wszystko masz i nic, bo nie masz prawdopodobieństwa wystąpienia jakiejś danej karty. Przykład, potrzebujesz stadeczyć w znak łowcy, masz tylko jedną sztukę i 20 kart w deku, no nie? To jest 1/20, zdecydowanie bardzo mało. Nie lepiej byłoby mieć 1/10 i mieć pewność, że ten znak łowcy dobierzesz, no nie? No w sumie tak, w sumie więc, tak, nie myślałem w ten sposób jeszcze. Więc tutaj się rozdwoiłeś, za dużo takich, wiesz, rzeczy, taki po prostu uniwersalny deck sobie stworzyłeś, o, będzie miał dobrze z tym, będzie miał dobrze z tym i ze wszystkim. Nie. Patrzysz, jaką masz metę, w mecie obecnie są 3 dominujące deki, meta na szczęście jest papierkami i nożyce. Ale 3 dominujące deki w obecnej mecie to jest Jade Druid, Highlander Priest i Tempo Rogue. No Midrange jest oczywiście deckiem tieru drugiego. I patrzysz, na co najczęściej grałeś. W jakim twoim przedziale, na jakiej twojej randze, ile jest, jakie są klasy. Na co ostatnio grałeś w Legends najczęściej? Priest, no najczęściej chyba? Właśnie Highlander Priest, jakiś Tempo Rogue, jakiś Exodia Mage. Więc naprawdę Exodia dużo spotykasz? Tak, zdarzają się na tej 15 randze i tak najwyżej w tym sezonie miałem 11, jakoś nie mogłem przebrnąć. Okej, okay, no to ciekawe. W takim razie ta flara tutaj może i jest, okej. Okay. Ale ja w twojej konstrukcji bym skasował te karty pojedyncze. Perlista, Ara, Tropienie, Znak Łowcy i Flara. Nawet bym zdecydował na to, żeby bez flary grać i zostawiłbym jednego pełzacza, zamieniłbym liczbę sztuk dwie, żeby grać dwoma bestiami na drugą turę. Więc poprawmy tego midrange'a. Dorzuciłbym do tego drugi zabójczy strzał w miejsce Mark of... Jezu, brakuje mi słowa. Tego za jeden mana, ten znak łowcy, no nie? Hunter's Mark. Dobra. Więc po prostu dwa strzały zrób, zabójcze strzały. I teraz się przyjrzymy mana Cure'owi. Nie znak łowcy, tylko zabójczy strzał. Zakiło. Wywal kompletnie te znaki łowcy. To nie jest grywalna karta. Masz mało też one costowych stworków. Dobra, i teraz tak. Najedź na samą górę na midrange, nic nie klikaj, tylko zobaczymy mana Cure'ów. Nie wiem, czy wiesz, że jest taka ukryta opcja. Tak, wiem. To zobaczmy ten mana Cure'ów, zobaczmy, czy nie za dużo trójek jest. Tak, jest za dużo trójek. Rekinodźwiedź, dwa orli rogi. Dobra, możesz już zjechać z tego. Jednak zdecydujmy się bez zabójczych strzałów teraz zagrać. Bez dwa czy jeden tylko? Tak, w ogóle ani jednego nie zostawiaj. Mhm. I na czwartą turę, weź pokaż czwartą turę. A, nie masz tych wilków. No to sobie ich stwórzmy, bo to są erki. Weź tworzenie kart i takie wilki są na czwartą turę. No. I można nimi pograć. Taki troszeczkę bardziej midrange hunter będzie. O, zainfekowany wilk. Bardzo grywalna karta, śmiało, twórz. Na arenie też się pojawia. Dosyć mocno. I zostały nam dwa sloty, tak? Więc teraz pytanie. Czy chcesz być skuteczny na Exodie, czy na przykład mieć lepiej z temporogalami, albo właśnie... Bo z Priestami masz dobry matchup. Na Priestów po prostu mieciesz. No tak, na Priestów jest fajnie, bo się nie zdążam rozwinąć nawet. No. Tutaj to szybko działa, bo można by było dorzucić ci na pierwszą turę bestyjkę, te perliste ary w liczbie sztuk dwie. I wydaje mi się, że wolałbym, żebyś miał pierwszej tury więcej, no nie? Bo na drugą turę masz tego brzytwo szczęka iskrzącego, boże, te polskie nazwy. Razor Moła, więc dwie perliste ary, albo nawet to ognistanie toperze, to zależy od tego właśnie, jaką trafiasz metę, no nie? Tropienie też jest spoko, ale nie rzucasz tego w pierwszą turę. W pierwszą turę po prostu chcesz mieć zawsze jakąś bestyjkę, no nie? Tam szukasz kotków, tych dechowców, czy tam tą perlistą arę. No i teraz ten deck jest taki bardziej spokojny. Staraj się nie rozdrabniać decków na pojedyncze karty. Coś z dźwiękiem stało? Halo? No halo, słyszę cały czas. No, bo tak zaczęło strasznie szumieć. Dobra, Jarku, więc to jest twój midrange w takiej naprawdę bardzo silnej wersji. Ten jedna sztuka tandrowego nosorożca. Pamiętaj, że ona ma się dobrze kąpić z zainfekowanymi wilkami, bo jak rozbijesz tego wilka i masz tego nosorożca w bordzie, to te małe pajączki, które wyskakują z wilka, też mają szarże.
Tak samo. No i z lwem też bardzo fajnie działa. Dokładnie, tak samo z lwem jest, no dokładnie. No to super, to widzę, że masz ogarnięty już ten deck. No i to weźmy na ostatnie minuty naszego laboratorium, tego sekreta, u którego już skasowaliśmy jeden sekret. Ja bym ten deck bardziej nazwał tempo niż sekret, bo ewidentnie to jest taki rodzaj deku, że musisz mieć wszystko w tempo. Z sekretów tutaj są dwa kontry zakręcia, jeden lustrzany byt i proponuję ci dorzucić Ice Blocka. To jest bardzo fajny deck, wiele osób gra wokół niego jakby był counterspellem, no nie? I Ice Block będzie dla ciebie aktywny zawsze dla Lokaja Mediva. Praktycznie nie zbije się. I ta jedna sztuka Ice Blocka właśnie tutaj rzeczywiście może pomóc. A nie, to masz tam już dwie. A to mi się nie dograło. To nie, to zostaw. Graj tylko w jednej sztuce Ice Blocka. Myślałem, że masz dwa lustrzane byty w takim razie. Nie doczytało mi, wiesz, dopiero teraz zobaczyłem albo wiem, rozumiem. Więc dwa lustrzane byty, no okej. Okay. I teraz tak, tajny intelekt jest liczby sztuk jedna u ciebie i jedna kościana mara. Jak ci się ta kościana mara sprawdzała? No przeważnie tak jakoś do hydry właśnie fajnie dochodziła i było spoko. Bo powiem ci szczerze, że nie podoba mi się ta jedna sztuka tajennego intelektu. Że albo powinna być właśnie to dwie sztuki, albo zmniejszmy... dobra, stop, już widzę. Lodowa bariera, out. Lodowa bariera. To jest czar kompletnie nie do twojego deku. Takie deki... Patrz na tą lodową barierę nie jako na sekret, tylko patrz jako na 8 życia, no nie? Sekret to jest dodatkowa opcja dla tego deku, no nie? To jest taka, że się kombi ze wszystkim. Więc ty nie potrzebujesz 8 życia, to ty masz być agresywny. Po co ci defensywna karta w agresywnym deku? I teraz tak, to samo można byłoby powiedzieć do lodowego bloku, tak? Do Ice Blocka. Jednak Ice Blocka trudno jest zdjąć. On cały czas wisi na tobie, tak? Jak go zagrasz w trzecią turę, to gość najpierw rzuci prawdopodobnie coina, żeby sprawdzić, czy to nie jest counterspell. Tak, więc ten lodowy blok zawsze nadkładaj na counterspella, no nie? Że to był counterspell na później. I poza tym on jest bardzo pod to, żeby był Lokaj Mediva, bo armor bardzo szybko on ci striggeruje. Ice Blocka? Niekoniecznie. Ty jesteś agresywny. Więc dorzuć tutaj drugi tajemny intelekt i ten deck teraz ma rację bytu. Ja nie jestem wielkim fanem Hydry w tym deku, ale tak jak już wspomniałem, to nie jest też konstrukcja jakoś tier one'owa, tak? Możesz się po prostu pobawić i zobaczyć jak wyjdzie. Słyszałem, pamiętam jak mi pokałeś, że dostałeś się tego u szamana Wulkan w tę hydrę. To u ciebie było? Tak, tak, to było u mnie. No, ja dużo dziwnych rzeczy pamiętam na temat moich widzów również. Hilo Genesis przyszedł na czat i płakał, że Agra, kurczę, trafiłem na szamana, który miał Evolva, na Evolve szamana, który miał wulkan i hydra mnie zabiła. Więc fajny deck, szybko się nim gra, ale no trzeba mieć perfect najście na trzecią turę, magini na pierwszą turę najlepiej niż miamany, no nie? Więc tak to jest. Dobra, spoko. Teraz ten tempo jest ogarnięty i na koniec rzućmy już tylko okiem dosłownie na sekundkę na twojego Evolve Shamana, żebym się upewnił, czy wszystko jest dobrze z nim. Bo Jade Druida to nie ma, nie ruszamy tam, wszystko jest ok, tak? Zrobione na porządku. Widzę, że grasz pełzaczem galakańskim w jednej sztuce. No tutaj bym polemizował, czy rzeczywiście warto go dokładać. No ale to kto lubi, było na czwartą turę, wyrzuć tego pełzacza. Wrzuć na czwartą turę tych gości 2-3 za 4 mana, co robią się w tontach. Saronic Chain Gang po angielsku, nie wiem jak po polsku. Może masz tę R-kę, to jest neutralna R-ka za 4 mana. O, skazani na Saronic, dokładnie. Oni są świetni, tak to jest czwarta tura. Ty też oczywiście możesz sobie zjeść sam swojego pirata, no nie? Ale w jednej sztuce jak najbardziej chłopaki grają i ja na przykład gram ich w dwóch sztukach i zależy od tego, co trafiam, albo minus degeneracja, albo minus totem przepływu many, no nie? To po prostu dostosowuje się do mety, którą spotykasz. No dobra, Jarku, nie wiem, czy masz jeszcze jakieś pytania, czy coś jeszcze niejasnego w tych twoich dekach jest? Może coś ci jeszcze mogę pomóc, póki jesteśmy na wizji. Nie no, póki to zdaje się wszystko jasne, zobaczymy jak to wyjdzie w planie, jak to się mówi.
No, zdecydowanie, zdecydowanie. Jak coś, to znasz adres twitch.tv/agraweń, zapraszam. Tak, przebywam często, więc nie ma problemu. Hello Genesis, serdeczne dzięki za uczestnictwo w tym odcinku. Był to ciekawy odcinek, podsumowując, odcinek, w którym nie za dużo rzeczy napułowaliśmy, praktycznie nic, ale poogarnialiśmy deki, porozmawialiśmy trochę o takim mindsetie. No i tak jak Ci powiedziałem, jak będziesz miał 4000 dasu, możesz się pojawić w kontrolne deki, ale na start lepiej grać agresywniejszymi konstrukcjami, żeby więcej tego dasu nazbierać, żeby więcej gier rozegrać, no i oczywiście aranki, no nie? To tam kto lubi. No to co, pożegnaj się z widzami i będziemy kończyć. No to dzięki również. Do zobaczenia na streamie. Do zobaczenia na streamie. Kochani, jeżeli wy chcecie uczestniczyć w Laboratorium Hearthstone, nie zapomnijcie, żeby na samym dole napisać słowo, tudzież zdanie klucz, które na początku tego odcinka Wam podałem. Nie zapomnijcie również zasubskrybować mój kanał, zostawić lajka, łapkę w górkę i zaznaczyć sobie ten dzwoneczek tam z powiadomieniami. Będziecie informowani o najnowszych filmach na moim kanale. A kolejne Laboratorium Hearthstone już w następny poniedziałek. Zawsze publikuję filmy o 7 rano każdego dnia, więc Laboratorium Hearthstone 7 rano każdego poniedziałku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bye, bye.